Malwina, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Porozmawiać i zanim o tym, co się dzieje w Twoim życiu dzisiaj, a dzieje się dużo, to już się zdążyłem zorientować, to chciałem, żebyśmy zaczęli od tych wspomnień, takiej wycieczki do tego, co się działo ponad 25 lat temu. I na początek chciałem Cię zapytać, czym Ty się zajmowałaś w ogóle, zanim przyszła ta propozycja sesji w Playboyu? Byłaś już, zaczynałaś przygodę z modelingiem, czy to wyszło zupełnie przypadkowo? Jak to wyglądało przed 92 rokiem u Ciebie w życiu? Wiesz, jest mi ciężko o tym opowiadać, ponieważ to było tyle lat temu, a mniej więcej od 25 lat zajmuję się tym, żeby zapomnieć to, co było wczoraj i życiem takim w tu i teraz. Ale postaram się przypomnieć. Wiesz, ja byłam modelką, aczkolwiek to nie było tak, że pracowałam na cały etat i tak dalej. Ja byłam bardzo młodą dziewczyną i tak, wiesz, myślę, jak to opowiedzieć. Dużo podróżowałam na pewno, bo ja od 16 roku życia mieszkałam w Stanach i czasami przyjeżdżałam do Polski. I akurat ten moment taki, gdzie przez przypadek totalny znalazłam się w ogóle na takim castingu, był tym momentem, kiedy ja przyjechałam do Polski na odwiedzić tutaj rodzinę. I w Stanach uczyłam się angielskiego, potem w Szwecji studiowałam, więc tak naprawdę ja nie byłam taką modelką na cały etat, bo byłam jeszcze za młoda, bo kiedyś te modelki nie miały po 13-14 lat, tak jak teraz. No to były naprawdę inne czasy. Do Stanów wyjechałaś z rodziną, tak? Tam przenieśliście się, dobrze rozumiem? Wiesz co, mój tata tam mieszka, więc ja po prostu pojechałam do niego, a ponieważ całe życie podczas komunizmu marzyłam o tym, żeby pojechać do Stanów, no a nie było takich okazji wtedy jeszcze. Jak już mi się udało tam pojechać, od razu wiedziałam, że zostanę i udało mi się. Po jakichś szantażach w ogóle tam na miejscu mojego taty i cudach w ogóle na kiju, żeby nie wracać, tak? Bo jeszcze wtedy był komunizm w Polsce i jakby nie chciałam wracać, byłam młodą dziewczyną, miałam 16 lat i chciałam być w Stanach. To było w ogóle marzenie chyba każdej wtedy dziewczyny. I mi się udało. Było inaczej, prawda? I nie było łatwo. Ja myślę, że w tej chwili, w tej chwili jest odwrotność tego, co było kiedyś. Czyli kiedyś nie było nic, a ludzie jednak gdzieś tam mieli tą radość w sobie. Jak to się stało z tym Playboyem? Kto się do Ciebie odezwał? Bo mówiłaś, że przypadkowo przyjechałaś, czy nie tyle przypadkowo, co przyjechałaś do Polski w odwiedziny. I jak ten Playboy Cię wynalazł? Z jednej strony był to przypadek, a z drugiej teraz już po tylu latach wiem, że nie ma przypadków, więc to było tak, że kiedyś nie było telefonów komórkowych, nie było Facebooków, nie było w ogóle, nie było takiego kontaktu, jaki teraz mamy z ludźmi, takiego natychmiastowego. I ja gdzieś tam się umówiłam z moją przyjaciółką po prostu pod kinem Wisła chyba to było. W ogóle nie wiedziałam, co ona tam będzie robić, ani nic, bo nie było takiej wymiany informacji kiedyś, więc po prostu się umówiliśmy pod kinem. Ja przyszłam pod to kino, ona wyszła i jeszcze chwilę tam postałyśmy, przywitałyśmy się i wyszedł pan Pongowski chyba z tego kina. I od razu do mnie podszedł, czy ja też jestem na casting, a ja po prostu totalnie nie wiedziałam, o co chodzi, bo ona mnie w ogóle o tym nie poinformowała, bo nie miała jak. Nie było maili, nie było nic. Gdzieś tam parę miesięcy wcześniej się umówiłyśmy o tej dacie konkretnej pod tym kinem. Już, to kiedyś tak to było, słuchajcie. To były w ogóle inne czasy. Było też, myślę, że więcej szacunku do drugiej osoby kiedyś, nie? Bo w tej chwili to byśmy wysłali 1000 maili jeszcze na ten temat, 1000 SMS-ów i jeszcze na Facebooku byśmy napisali, że słuchaj, spóźnię się albo odwołam. Kiedyś po prostu człowiek się umawiał i był, no. Czyli szłaś na to spotkanie i zupełnie nie wiedziałaś, że ono już dotyczyło tej sesji, tego nowo powstającego, do tego nowo powstającego magazynu. Ale szłaś zupełnie nieświadoma, że coś takiego cię może spotkać. Absolutnie w ogóle w pełnej nieświadomości, nieumalowana, zwyczajna, po prostu z koleżanką się poszłam spotkać. Ja nie wiem, wiesz, teraz jak o tym myślę, jak ona by mi powiedziała w ogóle o czymś takim, że jest jakiś taki casting, ja myślę, że nawet bym na to nie poszła, powiem Ci szczerze, bo nie miałam w ogóle w sobie takiej myśli,
że mogłabym gdzieś tam się rozbierać do magazynu. Nie miałam takiego pomysłu, nie? A to nie ma w tym nic złego, tylko nie miałam takiej potrzeby. I dlatego mówię, że no, to był taki totalny przypadek niby, nie? Niesamowite w ogóle. A ty w ogóle słyszałaś wtedy już o Playboyu, o takim zjawisku, o tej gazecie? Ależ oczywiście, no ja wtedy mieszkałam już w Stanach od paru lat, więc no tak, to była w ogóle zakazana gazeta, ale oczywiście każdy gdzieś tam ją wyszarpał, gdzieś tam udało się obejrzeć. A ty podziwiałaś te zdjęcia, które się tam pojawiały? Pamiętasz, że jako młoda dziewczyna, czy uznawałaś to właśnie za takie coś, czego w Polsce no, nawet się nie dało wyobrazić jeszcze, że taki tego typu magazyn się będzie ukazywał? No, za komuny nie do pomyślenia. No, kiedyś to było tabu w ogóle gdzieś tam pokazać się nago albo w toplesie, to było się jakby okrzykniętym w ogóle, że się robi niefajne rzeczy, nie? W tej chwili to już jest na... To już jest zwyczajność, prawda? Także ja byłam taką pierwszą pionierką, nie wiem czy to się tak mówi, która jakby w ogóle się odważyła na coś takiego. I myślę, że to było najfajniejsze, dlatego w ogóle to zrobiłam. Nie dlatego, żeby tam no, pokazać kawałek pupy, bo no, to, no, tych pup to każdy ma swoją, prawda? I fajną. Od razu, natychmiast. Po prostu on mnie zabrał gdzieś tam do takiej kanciapki, tam gdzie stał aparat. I w kostiumie, pamiętam, że to było zdjęcie pierwsze takie w kostiumie, jakimś kąpielowym czy w czymś, to nie było jakieś takie nagie zupełnie. I po prostu, że tak powiem, z marszu mnie wziął, z zaskoczenia totalnego i zanim zdążyłam w ogóle się obejrzeć, że co ja robię i co się dzieje, to już po prostu wszystko było, że tak powiem, pozamiatane i to tylko tak, bo myślę, że jakbym miała czas, wiesz, się zastanowić, przemyśleć, a co powie rodzina, a co tego, a co i w ogóle, to już bym miała taką głowę i po prostu bym tego nie zrobiła. Myślałam, co powie rodzina, tak, ponieważ no, mam nawet w rodzinie księdza i gdzieś tam mnie doszły po tym, jak to się zrobiło takie bardzo nadmuchana ta cała historia, doszło mnie właśnie coś tam, że ksiądz coś tam w rodzinie może mu nie pasowało, no to ja się po prostu spotkałam tylko w rodzinie, no ale to skąd w ogóle ksiądz wziął tego Playboya i czemu w ogóle go oglądał? I wszyscy jakby, to w ogóle tematu nie było. Malwina, ta sesja nie odbyła się w Warszawie, tylko odbyła się w Chicago. Tak, tak, tak. To była pierwsza sesja. To był kolejny, dosyć niesamowity aspekt tej sesji, która była rzeczywiście pionierska. Tak, tak. No Playboy miał wtedy takie życzenie, żeby to była taka wizytówka w ogóle, ponieważ to było tak bardzo też połączone politycznie. Ja dopiero teraz to widzę, prawda, bo wtedy byłam, no miałam tam te 18 czy ileś lat i tego tak nie odczułam, ale oni mnie wręcz pokazywali jako taką ikonę właśnie postkomunizmu, że po prostu ten mur się obalił, że teraz jesteśmy inni i że te kobiety są takie wyzwolone, więc ja nie byłam tylko jakąś tam taką twarzą i pupą na okładce. To tam troszeczkę chyba chodziło też o coś więcej. Stałaś się taką twarzą rewolucji obyczajowej trochę. Tak, tak, mimo że teraz po 25 latach to tak dziś nie brzmi, nie? Ale to jest fakt i tam mnie też przedstawiano, tak, byłam bardzo, tak mnie bardzo goszczono w wielu miejscach, nawet pamiętam, że taki ogromny egzemplarz Playboya, jakiś taki niesamowity, zaniosłam do ambasady w ogóle w Chicago polskiej, były zdjęcia, były w Washington Post ze mną wywiady, także to było takie bardzo takie, no... A pamiętasz, po co cię wtedy pytano zazwyczaj, czy właśnie Washington Post, czy te inne? Pamiętam, że mnie pytali wszyscy o komunizm i jak to było. Ja mogłaś być przerażona jako no, młoda dziewczyna, która nagle rzeczywiście musi się wypowiadać na tematy... Nie miałam pojęcia. Wiesz, nie miałam pojęcia o tym, ale opowiadałam wszystkim, jak to było. Opowiadałam o kartkach na przykład, o tym, że nie było czekolady i był wyrób czekoladopodobny.
I w ogóle tego nie mogli zrozumieć, co to w ogóle takiego było. Ja tym takim językiem łamanym, angielskim, tak wszystkim opowiadałam o tych wyrobach czekoladopodobnych i o tym, że każdy miał 1 litr chyba wódki na łebka czy coś takiego. I to było strasznie śmieszne, oni po prostu uwielbiali te opowieści, bo dla nich to było no science fiction po prostu. Dla mnie to było codzienność i ja po prostu opowiadałam tak jak było, nie? Ale fajnie to wychodziło. Sesje, gdzie tyle osób pojawia się dookoła, no to no można się poczuć lekko zestresowanym. Ty się natychmiast w tym świecie odnalazłaś? Tak, ja się natychmiast odnalazłam, bo to był zawsze mój świat. Ja no, jestem bardzo otwartą osobą i taką mam taki fajny kontakt z ludźmi. I myślę, że to jest to, nie miałam z tym żadnych problemów, ponieważ ja już wtedy mieszkałam w Stanach. Ja nie byłam taką dziewczyną z tą, która nigdy niczego nie widziała wcześniej. Nie? I to też było ważne, myślę, też dla tego PR-u takiego Playboya. Malwina, a sama sesja, jak ona wyglądała? Jakie masz wrażenia i wspomnienia z już samej sesji? Ona się odbyła już na samym początku tego twojego pierwszego dnia twojego pobytu w Chicago? No nie, to było chyba 2 czy 3 tygodnie w ogóle niesamowitych takich imprez wokół tego, zapoznawania mnie z ludźmi z Playboya tam na miejscu. Tak bardzo, bardzo mnie gościli. No byłam takim VIP-em pierwszy raz w życiu i to jest naprawdę fajne. Ja myślę, że teraz już tak, no tak nie ma, no to były inne czasy, nie? I pokazywali mnie wszędzie, byłam zapraszana na jakieś VIP-owskie imprezy takie na najwyższym szczeblu w ogóle, gdzie byli bardzo znani aktorzy, bardzo znane osoby. I Playboy właśnie wtedy tak bardzo się starał, żeby mnie pokazać i opowiadać o mnie. Czyli byłam tam tak naprawdę kimś, kurczę, mojego tam po prostu szalało. A ta sesja, gdy już trzeba było, no bo mówiłaś, że ta pierwsza w Warszawie to było takie zdjęcia chociażby jeszcze w stroju, tak? A gdy trzeba było się rozebrać przed fotografem, jak wspominasz też? Bo to było w zasadzie pierwsza twoja rozbierana sesja i chyba ostatnia. Tak, do tej pory tak. Tak. Wiesz... Ale towarzyszył stres, czy to wszystko ci rzeczywiście przychodziło tak, jak mówisz, taką lekkością i łatwością, że po prostu szłaś z prądem? Szłam z prądem i nie miałam żadnego stresu, totalnie w ogóle. Wiesz, tam byli tak profesjonalni ludzie i to trwało tyle w ogóle dni i tu i tam i byłam po prostu tak zaopiekowana, że naprawdę no, nie miałam absolutnie żadnego stresu. Poznałam też inne playmate, dziewczyny, które w tym samym czasie tam w tej siedzibie Playboya miały zdjęcia. Widziałam, jak to działało wtedy. Dla mnie takim szokiem tak naprawdę jedynym było to, że te kobiety zupełnie inaczej wyglądają na co dzień, takie no nieumalowane, takie zwyczajne, a zupełnie inaczej potem są zrobione w gazecie, no to do tej pory jest. I ja tak pomyślałam wtedy, myślę, że to były takie pierwsze jakieś photoshopy czy coś takiego. Ja tego... Właśnie, bo tak sobie myślałam, że jeszcze bardziej mogłoby to być uderzające pewnie dla ciebie dzisiaj, tak? Często się krytykuje magazyny za nadużywanie chociażby Photoshopa czy innych programów graficznych, za zbyt duży retusz tych zdjęć. Tak. Ale już wówczas to zauważyłaś. Znaczy wiesz, ja to zauważyłam wówczas, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Bo tutaj widzę kobitkę no, taką z bioderkami takimi rubensowskimi, taką, no, no, taką fajną. I potem nagle oglądam ją gdzieś tam na takich stekówkach chyba się to nazywa. I ja mówię, kurczę, no ale co tam się stało? Po prostu byłam no, nieświadoma, nie wiedziałam. I dopiero potem mi tłumaczyli. Ja nie wiem, czy w Polsce to już było wtedy. No moje zdjęcia nie były na pewno w Photoshopie robione. Ale to był dla mnie szok. Ja mówię, Boże, jaki to jest w ogóle inny świat, nie? A kto robił te zdjęcia? No to robił bardzo słynny ten fotograf Playboya. On robił największe gwiazdy i oni dlatego właśnie wybrali tą osobę, żeby to było takie właśnie słynne, ważne. Z pompą, tak? Tak, z pompą, wiesz, bo dla nich
to było coś bardzo dużego w Polsce otworzyć tego Playboya, właśnie tak też w takim sensie takim PR-owskim i politycznym i w ogóle, że się udało. To było coś, nie? No w tym numerze poza twoimi zdjęciami ukazał się też przedrukowany wywiad z Lechem Wałęsą. No tak, i oni bardzo mnie w ogóle z tym łączyli i pytali mnie o Wałęsę i pytali mnie o ten komunizm i ja cały czas musiałam opowiadać o rzeczach, które w ogóle już mnie wtedy nie interesowały, bo ja chciałam tutaj bywać, wiesz... A co mówiłaś o Wałęsie wtedy, pamiętasz? Czekaj, wiesz co, no nie, na pewno podziwiałam go jako bohatera narodowego i tak dalej. No nie miałam jakichś szczegółów takich o jego życiu, ale w ogóle samo to, że jestem Polką, no to już prawie, że byłam z rodziny Wałęsy, no to było... No było fajnie, no kiedyś było fajnie, naprawdę. Jedyne co tak troszeczkę mnie zdziwiło, że mi przefarbowali włosy i tak bardzo mnie na tych zdjęciach, według mnie oczywiście, postarzyli. To ja byłam wtedy młodziutką dziewczyną, miałam 18 lat, tylko że wtedy po prostu była inna moda i wtedy były inne makijaże, no inaczej to było. No żartowałaś kiedyś, że młodziej wyglądasz teraz na zdjęciach niż wtedy. Wiesz, coś w tym jest, kurczę. Znaczy, jak się tak przyjrzeć takim okiem eksperta, to widać, że tam jest młoda dziewczyna pod tym wszystkim, nie? Ale no teraz inaczej. Teraz jest taki trend, żeby się odmładzać ogólnie, a kiedyś było, żeby się postarzać, żeby... No tak się zmieniło. Jak z perspektywy czasu oceniasz te zdjęcia? Jak się sobie podobasz? Wiesz co, podobam się sobie, aczkolwiek no na pewno są to zdjęcia takie poważne, wiesz? Teraz są zupełnie inne zdjęcia w Playboy, nawet niedawno oglądałam podczas 25-lecia, bo dostałam taki cały stertę Playboyów ostatnich. No i teraz to po prostu jest zupełnie inaczej, to jest jakaś tam dziewczynka gdzieś tam grająca w piłkę albo w jakichś tam podkolanówkach, albo na deskorolce i po prostu w ogóle nie widać tak naprawdę tej nagości. To jest niesamowite, wiesz, one no niby są, ale to no nie ma czegoś, co kiedyś było. Tego, no nie wiem jak to nazwać, seksapil, czegoś takiego. Nie masz takiego wrażenia? Ukryta, tak. Tak, teraz to jest wszystko takie rozmyte, takie gdzieś tam dziewczyna z sąsiedztwa sobie coś tam. No nie ma takiego tego seksu takiego. Ja to tak widzę, nie? Myślę, że Playboy zmienił chyba też ten wizerunek. Zaraz po tej, gdy już ta sesja się ukazała, no to ciągle byłaś, gdy ta sesja była zrobiona, ciągle byłaś w Chicago, ale później no, ten magazyn pojawił się w Polsce. Jak wtedy wspominasz ten odbiór najbliższych? Otoczenia, rodziny, gdy już można było rzeczywiście, gdy już o tym Playboyu wszyscy mówili. Wiesz, no ja przyjechałam tylko na imprezę, na otwarcie, a potem znowu wyleciałam do Stanów, więc nie miałam... Czy trochę cię to ominęło? Powiem ci szczerze, że trochę mi ominęło, ponieważ ja mieszkałam w Stanach. Ja miałam tutaj na miejscu wtedy narzeczonego i od razu z nim albo jechałam do Stanów, albo do niego do Szwecji, gdzie mieszkałam też przez jakiś czas i gdzieś tam to się rozmyło, czyli tak naprawdę cała ta przygoda z tym Playboyem to jest taki jakiś moment w moim życiu, gdzie rzeczy się działy, ale to nie było jakieś takie strasznie, gdzie miałoby to na mnie jakiś wpływ, na moje decyzje, na moje jakieś tam, nie wiem, problemy rodzinne, nie. A mówiłaś też, Malwina, o tym, że wtedy w trakcie pobytu w Chicago no, padały różne propozycje co do twojej przyszłości. Mogłaś się związać już na stałe w zasadzie z branżą. Jakie to były propozycje, jak na nie reagowałaś? Ja teraz dopiero wiem, po pierwsze, że to były propozycje. Teraz dopiero wiem, co mogłoby się wydarzyć. Ja wtedy po prostu nie miałam w ogóle pojęcia o tym, powiem szczerze, i no byłam no nie powiem, że byłam głupia, no troszeczkę może naiwna. I tak, no nie powiedziano mi wprost, słuchaj, zostań tutaj w domu Playboya, będziesz tu mieszkać i tak dalej, ale były takie... Oni tak naprawdę mnie sądowali po prostu
I jak zobaczyli, że ja totalnie w ogóle nie wiem, o co chodzi i że no nie ma jeszcze na ten moment ze mnie takiego materiału, to myślę, że to po prostu gdzieś tam odpuścili, bo ja, no, aczkolwiek no, gdyby mi ktoś powiedział tak wprost i powiedział w ogóle, o co chodzi, to pewnie bym się nad tym zastanowiła, ale ja, no, ja mam wtedy narzeczonego, z którym chciałam wyjechać do Szwecji, co mi się udało i no nie myślałam w ogóle jakby o dalszej karierze w Playboyu takiej stricte, żeby dalej gdzieś tam mieszkać z jakimś panem i paniami i pokazywać się i tak dalej. To nie było w ogóle jakby we mnie takiej myśli. Miałam swoje życie. Twoje życie, niezależnie od tego, się jakoś zmieniło po tej sesji, czy zaraz wszystko wróciło jakby, czy do no, takiej codzienności, bo no, taka sesja... No nie tylko ze względu na te propozycje, które tam padały w Stanach, ale no to jest zawsze sytuacja, w której jest to jakaś trampolina do, no czy mogła być do większej kariery. Ty tak czułaś wtedy, czy zupełnie właśnie tak jak mówisz, jeszcze byłaś nieświadoma tego, że to może być właśnie jakiś taki boom do dalszych, takich dużych rzeczy, do dużych sesji, do stania się no, ikoną branży modowej? Ja wiedziałam, że tak może być, ale są takie momenty w życiu, gdzie człowiek po prostu gdzieś no musi wybrać, tak? Albo w tą, albo w tą. No nie dało się pogodzić tych dwóch rzeczy. Ja po prostu wybrałam wtedy miłość, wybrałam mężczyznę, którego kochałam i wyjechałam z nim do Szwecji, miałam zwyczajne życie, chodziłam tam do szkoły, studiowałam na uniwersytecie. I jakby no zupełnie w inną stronę poszłam, aczkolwiek ja wiedziałam, że tak może być, tylko po prostu podjęłam świadomy wybór w życiu, i no, którego nie żałuję.